Witamy w kolejnym, już trzecim odcinku naszego programu Akademia Młodego Piłkarza. Dzisiaj zaprezentujemy Wam trzy kolejne triki, dzięki którym Wasz rywal nie będzie wiedział, w jakim czasie i przestrzeni się znajduje. Pierwszym trikiem dzisiejszego programu jest piętka Iniesty. Na początku kilka razy próbujemy podbić sobie piłkę jedną nogą. Gdy już będzie nam to dobrze szło, robimy to samo, tylko za sobą, pochylając się przy tym do przodu. Następnym elementem po podrzuceniu piłki jest skierowanie jej w przeciwnym kierunku nogą podbijającą. Gdy to wszystko zrobimy i połączymy w całość, możemy już z tego triku korzystać na boisku. Kolejny jest trik Halka, który nie jest zbyt trudny, lecz jeśli go dobrze wykonamy, możemy naprawdę zmienić naszego przeciwnika. Pierwszym etapem jest zagarnięcie piłki do tyłu. Gdy to zrobimy, kierujemy ją za nogę stojącą. Ostatnim etapem jest wyprowadzenie piłki do przodu drugą nogą. Kolejna sztuczka jest autorstwa Mario Balotelliego. Na samym początku zagarniamy piłkę w bok naszą silniejszą nogą. Kolejnym etapem jest zrobienie kroku przed nią naszą słabszą nogą. W finale robimy rabonę w kierunku lewej nogi, a tą odbijamy piłkę w przeciwnym kierunku.